Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Janusz Drzewucki i mam zaszczyt poprowadzić spotkanie z Wiesławem Myśliwskim, autorem Nagiego Sadu, Pałacu, Kamienia na Kamieniu, Widnokręgu, Traktatu o łuskaniu fasoli i Ostatniego rozdania, ale także autorem sztuk teatralnych Klucznik, Złodziej, Drzewo, Rekwiem dla gospodyni. Proszę Państwa, jedna z gazet, publikując program festiwalu, opatrzyła go takim hasłem: mniej mówić, mniej marudzić, więcej czytać. Będziemy dzisiaj mówić, rozmawiać, może nawet i marudzić. No więcej czytamy, prawdopodobnie więcej czytamy od przeciętnego Polaka, więc dzisiaj czytać nie będziemy, czytaliśmy wczoraj, będziemy czytać jutro. Spotykam się dzisiaj z naszym ulubionym autorem. Podejrzewam, że nie tylko ja, ale Państwo są ciekawi, jacy pisarze należeli i należą do ulubionych pisarzy naszego ulubionego autora. Panie Wiesławie, czy gdyby był Pan łaskaw powiedzieć o tych swoich pisarzach, których Pan czytał w młodości, w wieku dojrzałym i których Pan czyta z największą chęcią dzisiaj? Ten mikrofon działa, tak? To najpierw dobry wieczór Państwu. Dziękuję, że Państwo przyszliście na to dzisiejsze spotkanie. To co mam mówić, jakich pisarzy lubię, czy jakich nie lubię? Może, no podejrzewam, że Państwo powiedzą, że ciekawsza jest odpowiedź na to drugie pytanie, czyli o tych pisarzy, których Pan nie lubi, ale może jest ich za dużo? No to zacznijmy od tych, których jest mniej. No różnych pisarzy lubię. No. Nawet nie jest ich tak mało, ale gdybym miał wymienić jakąś taką świętą trójcę, to bym powiedział, że trzech takich pisarzy najbardziej cenię. To jest Dostojewski, ale szczególnie jedną jego powieść, Idiotę. Kafkę, też nie wszystko. I Marcelego Prusta. No a poza tym lubię bardzo wielu pisarzy, no ale nie będę wymieniał ich, bo przecież jakbyśmy wszyscy zaczęli wymieniać ilu pisarzy kto lubi, to by nie starczyło nam tego wieczoru. No więc co więcej, ja pamiętam, dlaczego jak już lubię? Właśnie, wie Pan, bo zaintrygował mnie Kafka. Kiedyś rozmawialiśmy i powiedział Pan, że z Kafki fascynuje Pana opowiadanie Budowa chińskiego muru. No to jest genialne opowiadanie. Ja je odkryłem bardzo późno. To są szczyty literatury, to opowiadanie. I właściwie Kafka mógł napisać tylko to jedno opowiadanie i nic więcej nie pisać. Mniej mi się podobają powieści Kafki, które, jak wiadomo, są wszystkie niedokończone, skonstruowane przez Maxa Broda, jego przyjaciela, ale w zasadzie trochę i fałszerza, ponieważ Max Brod był sam pisarzem, bardzo kiepskim, no to hołdował po prostu takiemu sposobowi pisania, jaki sam uprawiał. I znane są sprawy, no o tym pisano. Pisał między innymi Milan Kundera w świetnym eseju o Kafce, jak skracał dzienniki Max Brod Kafce, jak przekomponował te wszystkie powieści. Mniej cenię powieści, ponieważ na przykład no, słynny proces, na dobrą sprawę, jak się przeczyta pierwszy rozdział, to już wszystko wiadomo. Pozostałe rozdziały są w zasadzie tylko takim dorzuceniem
innych wersji tego samego. Franz Kafka był tak syntetyczny w swojej poetyce, w swoim ogarnianiu świata, że właściwie w tym wspomnianym opowiadaniu Budowa chińskiego muru jest wszystko, czego można od literatury oczekiwać. Dostojewski właściwie napisał jedną wielką powieść, to jest Idiota. Kiedyś nawet powiedziałem, jak ktoś się dopominał o powieść współczesną, no użyłem takiego trochę demagogicznego, ale nie całkiem odpowiedzi, że właściwie mamy świetną powieść współczesną, to jest Idiota Dostojewskiego, ponieważ to jest powieść o ludzkim szaleństwie. Pozostałe powieści Dostojewskiego są oczywiście przy różnych fragmentach genialności uwikłane w ideologię, w politykę, w te jego wszystkie fobie słowiańskie, rusofilskie i tak dalej, i tak dalej. No i trzeci wielki Marcel Proust, który jak wiadomo za swojego życia wydał tylko 3 czy 4 tomy, którego nikt nie chciał wydać, prawda? No stworzył całą syntezę epoki. Syntezę epoki, ale poprzez ludzi, a nie poprzez opis tej epoki. Poprzez charaktery, poprzez postawy, poprzez zachowania ludzkie, poprzez wypowiedzi ludzkie, poprzez namiętności ludzkie i tak dalej, i tak dalej. No to tyle mam na ten temat do powiedzenia. Marcel Proust. Jeszcze czegoś oczekujesz? No tak, bo właściwie jest ten rozdział w pańskiej powieści pod tytułem Widnokrąg, który jest właściwie powieścią w powieści, mianowicie w poszukiwaniu zgubionego buta. I jakby ten ukłon pański w stronę Prousta wydaje się w tej chwili, bo w końcu tę książkę, tę powieść przeczytaliśmy kilka razy, wydaje się oczywisty, ale czy pisząc ten rozdział, tę opowieść w poszukiwaniu straconego buta, myślał pan o Pruście? Nie pamiętam, czy myślałem. Być może, no, ale niezależnie od tego, czy myślałem, to Proust siedział we mnie. Ale ten rozdział jest i hołdem dla Prousta z mojej strony, ale jak powiedział nieżyjący już wybitny krytyk Henryk Bereza, że właściwie jest polemiką z Proustem i użył takiego właściwie tłumaczenia, że cóż tu mówić o poszukiwaniu straconego czasu, jeśli człowiek nie jest w stanie odnaleźć swojego buta. To mi się bardzo podobało, to powiedzenie. I to jest prawda. Wywołał pan nazwisko Henryka Berezy, wybitnego krytyka literackiego, zmarłego kilka lat temu i pozostającego przez większość życia dorosłego w wielkiej przyjaźni z panem i z pana rodziną. Henryk Bereza powiedział mi kiedyś, że nikt go nie zaskoczył jakby w jego życiu, w literaturze, tak jak pan, który będąc wiele lat redaktorem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, powiedział mu jednego dnia, że napisał pan powieść i oto ona. I to był Nagi Sad. No tak, no, no nikt nie wiedział, że ja piszę powieść, że ją napisałem. Przyszedłem do Henryka Berezy, powiedziałem mu, słuchaj, ja napisałem powieść, no to on powiedział, o Matko Boska. Prawda, no i... Po prostu o Matko Boska. O Matko Boska, tak. Myślę, że się bał. Myślę, że nie przypuszczał, że ja mogę pisać. No zresztą ja sam nie przypuszczałem, więc co się dziwić Berezie. Bał się, że po prostu nie potrafię, że może jakieś fałszywe ambicje we mnie zagrały.
że ponieważ jestem wydawcą i wydaję innych, to postanowiłem napisać również powieść. No, prawdopodobnie wchodziły tu w grę w jego tym zaskoczeniu no, bardzo wielorakie podejrzenia. Także, które dały się streścić jedynie w tym okrzyku o Matko Boska. Inny krytyk literacki, historyk literatury, Piotr Kuncewicz w swojej historii literatury współczesnej, polskiej, tak pół, takiej historii pisanej pół żartem, pół serio, napisał, że w czasie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pisał pan wiersze i nawet pan je publikował. Ja szukając w różnych słownikach informacji o panu, nigdzie tej informacji, że publikował, że pisał pan i publikował wiersze, nie znalazłem, więc nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Nie, no kłamał, nic nie wiedział, poza tym nie znałem go, ani on mnie nie znał. Poznałem go dopiero późno w Warszawie, więc skąd on mógł cokolwiek wiedzieć, czy ja piszę, czy nie piszę i co piszę, co myślę, co mówię, gdzie, kim jestem. Nie, nie. To czyli to nie jest tak, że mistyfikacje. Czyli nie jest tak, że powieściopisarz, żeby zostać powieściopisarzem, najpierw musi pisać wiersze? No mój przykład raczej świadczy, że nie musi najpierw pisać wierszy. Bo Henryk Bereza, o którym mówimy i przy którym jeszcze chciałbym chwilę się zatrzymać, pod koniec życia zaczął pisać wiersze, a przez całe życie uprawiał krytykę literacką. Niezbadane są losy. No zdarza się, różnie. Henryk Bereza zaliczył pana w książce Związki Naturalne, no, pan wybaczy, ale musi to paść, do głównych przedstawicieli nurtu chłopskiego. Podkreślam to określenie nurtu chłopskiego, bo czasami w różnych opisach on opacznie jest zamieniany na nurt wiejski, a nawet i na nurt ludowy. Czy ta jego teza jest ciągle aktualna, żywa, czy w sensie krytyczno-literackim jest to już teza historyczno-literacka? Szczerze mówiąc, kilka razy próbowałem pana o to podpytać, ale nigdy pan jednoznacznie nie odpowiedział. Przepraszam, to na jakie pytanie mam odpowiedzieć? No właśnie, na to pytanie o to, czy teza Henryka Berezy, nurt chłopski w literaturze polskiej jest jeszcze żywą tezą krytyczno-literacką, czy znajduje jakieś uzasadnienie w tym, co się pisze, publikuje, wydaje, czy to już jest teza historyczno-literacka? No to zależy, jak się zdefiniuje tę tezę, prawda, bo z tego, co widzę na przykład, choć mało czytam młodej literatury, ale od czasu do czasu coś mi wpadnie w rękę, to pojawia się sporo młodych pisarzy, którzy sięgają po jakieś inspiracje do wsi i tak dalej. Więc jeśli tak spojrzeć, to widocznie jest to dalej żywe, ale ja nie lubię w ogóle o tym nurcie chłopskim opowiadać. Nie dlatego, żebym się chciał wyprzeć czegokolwiek, tylko że w zasadzie ten cały nurt polegał na tym i tu trzeba by właściwie snuć całą opowieść, której mówiąc prawdę nie chce mi się snuć, no ale mnie zmuszasz do tego. Mianowicie, że po 1956 roku, kiedy skończył się socrealizm, nastąpić musiała jakaś reakcja na tę literaturę socrealizmu, prawda, która jak wiadomo nakłamała tyle, że właściwie nawet trudno było to odkłamać wszystko. I jako reakcja, nie tylko to, ale i inne przecież książki powstały w reakcji, ale jako reakcja na to pojawili się pisarze, którzy zaczęli właściwie inspirować się, bo to tu nie było żadnych tematów. Pojęcie tematu jest banalne i właściwie niczego nie mówi. Nazywajmy to lepiej inspiracją. Zaczęli się inspirować kulturą chłopską. To jest zupełnie co innego. Nastąpiła reorientacja w widzeniu wsi. Dwudziestolecie międzywojenne, a już nie mówiąc socrealizm, traktowały wieś jako temat.
ponieważ uprawiały, czy złą, czy dobrą, uprawiały literaturę typu obyczajowego, środowiskowego. Natomiast w tym tak zwanym nurcie wiejskim nastąpiła reorientacja, prawda? Odrzucono temat wsi, bo to nic nie znaczy. To trzeba by podzielić literaturę na temat wieś, miasto, co jest bez sensu. I inspirowano się kulturę chłopską. Nastąpiła reorientacja w widzeniu kultury chłopskiej. Okazało się, że kultura chłopska nie jest etnografią, nie jest folklorem, prawda? Nie jest obyczajowością. Jest po prostu sposobem egzystencji. Jest po prostu sposobem, jak żyć. Jak żyć. I w gruncie rzeczy ta kultura chłopska się bardziej objawia nie w tych Chrystusa w frasobliwych łyżkach, nożach, maślniczach i tak dalej, tylko się objawia w sposobie życia, w sposobie afirmowania nawet takiego życia, które wydawałoby się jest nie do zniesienia życiem. Kultura chłopska objawia się w języku przede wszystkim, ponieważ proszę sobie zdać sprawę, że chłopi byli analfabetami. Analfabetami byli jeszcze w latach 50., 60., prawda? Skazani byli tylko na mowę. Na mowę. W związku z tym ich kultura była kulturą mowy, a nie pisma. I dla mnie największe konsekwencje płynęły z tej konstatacji, że kultura chłopska jest kulturą mowy, a nie pisma. Prawda? Ponieważ do dnia dzisiejszego uważam, że literatura powinna powstawać z mowy ludzkiej, a nie z innych książek, a nie z pism po prostu. Ponieważ prawdziwym językiem jest mowa. Pismo jest czymś sztucznym, wtórnym i w zasadzie zunifikowanym, można by powiedzieć, na zasadzie jakiejś niepisanej umowy społecznej. Prawda? Natomiast mowa i mowa jest wielkim źródłem literatury. Nie tematy, tylko mowa ludzka. Ponieważ każdy człowiek, ja to powtarzam już 100 razy, muszę i Państwu powtórzyć, każdy człowiek ma swój język. Niezależnie od tego, że mówimy, porozumiewamy się wspólnym językiem, to każdy ma swój język. I to jest źródło literatury. I to jest ta nadzieja literatury, że literatura nigdy nie zniknie. Ponieważ ludzie, którzy będą się rodzić, przychodzić będą na świat tak samo ze swoimi językami. I gdyby nawet opowiadali to samo, to ich własny język powoduje, że opowiadają co innego. Że opowiadają o rzeczach, które nie są nam znane, w które nie potrafimy wniknąć, których nie potrafimy rozpoznać. I cała wartość dla mnie nurtu chłopskiego polegała na tym, na reorientacji z tematu na kulturę i z tego, co w tej kulturze dla mnie było najistotniejsze. A najistotniejszy był i pozostaje język. To nie chodzi o gwarę żadną. Ja w ogóle gwary nie lubię i uważam, że to jest taka właściwie tylko zewnętrzna powłoka regionalna różnych odmian języka chłopskiego. Chodzi mi zawsze o to, co nazywam duchem języka. Duchem języka. I gdybym pisał, a piszę przecież nie tylko o chłopach, czy właściwie nie piszę już o chłopach, to duch języka tej mowy żywej jest charakterystyczny w moim przekonaniu dla wszystkich moich postaci i moich książek. Ja bym najkrócej powiedział o tym nurcie tak. To krytyka polska właśnie uczepiła się tego nurtu i cały czas nawraca do tego nurtu. Ponieważ krytyka polska jest na ogół bezradna wobec różnych zjawisk i właściwie jak nie ma zaczepienia,
to nie wie od czego zacząć, jak przyjdzie krytykowi opisywać powieść. Musi mieć jakieś zakotwiczenie. Tylko że ja te kotwice już dawno ściągnąłem i płynę. Po prostu. Taka jest prawda. No i taka jest odpowiedź na to moje nieporadne pytanie, ale myślę, że nie gniewa się. No nie, nie jest nieporadne, skoro wywołałeś moją taką długą, długą wypowiedź. No. Co się, wiesz, rzadko udaje. No tak, język. To ta kwestia jest właściwie zasadnicza, jeżeli chodzi o pańskie pisarstwo. Wszystkie pańskie opowieści są napisane... Ty mi panujesz, jak my jesteśmy na ty, a ty, panie, pańskie pisarstwo. No, no jesteś, znamy się ćwierć wieku i tak prawie ćwierć wieku mam zaszczyt z panem być na ty, ale drogi Wiesławie, bardzo ciężko mi przychodzi publicznie mówić to. Nie opowiadaj to. Dobrze. Wiesz, nie bawmy się w konwencje, bo właśnie konwencjonalizm jest charakterystyczny dla polskiej literatury. Chyba wszystkie twoje powieści są napisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej. I każda z tych powieści jest manifestacją języka, manifestacją żywej mowy. I tu... Czy każda następna powieść też będzie w pierwszej osobie? Jak to każda następna, to ty ile sobie wyobrażasz, że ja jestem w stanie napisać jeszcze? No ja bym chciał przynajmniej trzy, a potem no nie żartuj, gruby zbiór esejów o literaturze. Nie żartuj, ja już miałem nie pisać w ogóle. Żona mi nie pozwalała już pisać w ostatnim rozdaniu. Mnie się nie chciało pisać. No i mówiłem ci, dlaczego zacząłem pisać. Tak, czy nie? Tak. Ale, chodzi o ucho igielne, tak? Nie, zacząłem pisać, ponieważ dostałem taki list od pewnego czytelnika. To też już opowiadałem, może ktoś z państwa słyszał, kto był gdzieś na moim spotkaniu. Od takiego czytelnika, który widział w telewizji taką moją rozmowę w cyklu jakimś, to już nie pamiętam jaki to cykl był, rozmowy istotne czy nieistotne. Ja tam rozmawiałem z Bogdanem Toszą, moim przyjacielem, dyrektorem Filharmonii w Krakowie. I on mnie właśnie zapytał o to, co dalej. Ja mówię, nie, no chyba dalej to już nic, tym bardziej, że skończyły mi się ołówki, żyletki. Prawda, nie mam czym pisać, więc... I na to dostaję list od pewnego pana ze Starachowic, który mi pisze, że on nie może dopuścić do tego, żeby ja przez brak ołówków i żyletek przestał pisać. W związku z tym on ma cały zapas ołówków. I żyletek Tatra, jeszcze były takie czeskie żyletki. To on mi przyśle to. No i on mi przysłał całą paczkę tego. No to jak mogłem, musiałem dalej pisać. No jest to rzeczywiście argument. No. Wiesław Myśliwski, proszę państwa, wymyślił Worda przed Wordem. Mianowicie pisze ołówkiem i podobno nie lubi skreśleń, więc jak ma coś poprawić, to nie skreśla, tylko wymazuje. No pisze gumką, tak. Gumką. Ale to pomysł wymyśleć Worda przed Wordem jest rzeczywiście genialny. No ale zapytałeś mnie o tę pierwszą osobę, wróćmy do tego. No, a jaka jest natura opowieści ludzkiej? Słyszałeś, żeby ktoś mówił, opowiadał w trzeciej osobie? Nie, każdy zaczyna, ja wam teraz coś opowiem. No, przecież naturą opowieści człowieka jest pierwsza osoba. To jest to, że on opowiada, nikt za niego. To jest podstawowa sprawa literatury. Przecież trzecią osobę, tak zwanego narratora abstrakcyjnego, który wszystko wie o tobie, o innych, wymyślili teoretycy literatury. W rzeczywistości nie ma takiej osoby, która by opowiadała za kogoś, jeszcze wiedziała, co ten myśli, robi, czuje i tak dalej. Naturą jest pierwsza osoba. Człowiek zawsze opowiada o sobie. Co więcej, człowiek zawsze mówi prawdę. Nawet jeśli kłamie, nawet jeśli mistyfikuje, zmyśla, fantazjuje, to jest prawda o nim wszystko. On nie musi sobie zdawać sprawy, co on opowiada, o czym on opowiada. Tylko każdy w swoim imieniu jest w stanie o sobie opowiedzieć. Nikt nie jest w stanie opowiedzieć za niego.
To się wiąże z tym, co mówiłem o języku. Dlatego ci, którzy będą po nas i będą dalej opowiadali o sobie, będą zawsze, będą tworzyli literaturę, będą tworzyli jej odmiany, będą po prostu, ponieważ oni będą jedynym źródłem opowieści. Jako jednostki, podmiotem świata jest jednostka, a nie zbiorowość. Nie przekonuje cię to. Nie przekonuje, przekonuje. Jakże. Zwłaszcza, że w twoich powieściach, ale też przecież i sztukach teatralnych jest cała masa zdań, które wypowiadają bohaterowie, bądź też ten główny bohater, który jest jednocześnie narratorem. Takich zdań, które robią niezwykłą furorę. Zdań aforyzmów, sentencji. W internecie są takie strony, wiki, cytaty i tak dalej. I Wiesławie, cytaty z twoich powieści robią tam furorę. Ja tak się zastanawiam, jak to jest, czy ty najpierw masz te aforyzmy i pisząc je wykorzystujesz? Tak, najpierw aforyzmy zbieram, a później piszę. Czy one się pojawiają w trakcie pisania? Janusz, każdy człowiek jest filozofem. Od tego zacznijmy. Każdy. W zależności od jego, że tak powiem, wyobraźni, jego talentu mownego i różnych jego cech, po prostu filozofuje na niższym lub wyższym piętrze. Ale przecież kiedy nawet słyszysz, jak w rozmowie ktoś komuś coś opowiada, a ten stwierdza takim zdaniem, no tak, takie jest życie, to jest już filozofia. To jest już filozofia. I tak to jest. Tak, w gruncie rzeczy. Ja, że tak powiem, lubię słuchać, jak ludzie mówią. Prawda, moja żona zawsze mnie posądza, że ja nie słucham, co mówią, bo ja nie słucham, co mówią, bo mi się wydaje, że to, co ludzie mówią, to ja wiem. Ja słucham, jak mówią, bo to, jak mówią, jest czymś zupełnie dopiero innym. Jak mówią. I moje te uwagi, które tu wypowiadam na temat języka człowieka, wynikają z tego, że każdy mówi inaczej. I to w różnej, że tak powiem, w różnym planie mówi inaczej. W planie emocjonalnym, w planie używania jakichś słów, prawda. Nawet, że tak powiem, konstrukcji zdań poszczególnych. Już nie mówię o intonacji, o akcentacji i tak dalej, ale te języki to są wielką muzyką świata, ludzkie języki. Wielka muzyka świata. No i tu literatura, że tak powiem, ma początek. Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata. No to Wittgenstein w przekładzie Bogusława Wolniewicza. Czyli nie ma od tego odwołania. No nie ma, ponieważ to jest zdanie, które jest świętą prawdą. Świętą prawdą. Ja zawsze mówię przecież, że literatura jest sztuką słowa. Ponieważ słowo ustanawia świat książki. Nie fabuły, nie tam zdarzenia i tak dalej. Tego jest mnóstwo, to są właściwie preteksty. Słowo ustanawia świat książki. Prawda? Wszystko może być literaturą. Niekoniecznie, nie należy rozumieć, że literatura to są tak zwane powieści, wiersze, eseje. To są też podziały teoretyków. Wszystko może być literaturą. Każdy ludzki zapis. Prawda. Lecz mało co jest literaturą. To jest warunek. Mało co jest literaturą, bo literatura wtedy jest literaturą, jeśli jest sztuką słowa. Jeśli słowo potrafi skonstruować taki świat, który nas właściwie zachwyci, oburzy, który jest gwałtem na naszych przyzwyczajeniach, na naszych wyobrażeniach, na tym, co my wiedzieliśmy do tej pory o świecie, w czym upieraliśmy się nawet.
Tak jest działanie literatury. A nie rozrywka. Bo dzisiaj każdy w miarę wykształcony człowiek, w miarę, to znaczy nie musi mieć uniwersytetu, w miarę inteligentny jest w stanie napisać powieść. Bo powieść stała się standardem. Wiadomo, jak ją pisać, prawda? Jakaś postać, jakieś zdarzenie, trochę przyrody, trochę tam czegoś i tak dalej. I rozwija się to do jakiegoś końca. Tak, tylko że to w 90% nie ma nic wspólnego ze sztuką. No, zalewa to rynek, księgarnie. Zdaje się, że wielki, stary historyk literatury Konrad Górski, profesor Konrad Górski miał gdzieś napisać, że każdy człowiek może napisać jedną powieść, mianowicie powieść swojego życia. No nie wiem, no wiesz, może napisać i 10, no. Dlaczego jedną ma napisać, no? Chyba, że rozumiał przez to, że każdy człowiek jest w stanie opowiedzieć w formie artystycznej swoje życie swoim językiem. Wtedy można by się na to zgodzić. Takim kluczowym słowem dla twojego pisarstwa, słowem, które się właściwie pojawia chyba w każdym twoim utworze, jest los. Tomasz Mann napisał kiedyś coś takiego, że talent to zdolność do posiadania własnego losu. Talent to zdolność do posiadania własnego losu. Czy każdy człowiek ma los, czy nie? O matko, z tym losem, kochany. Los jest właściwie, można powiedzieć, istotą literatury od stworzenia świata. Nie ma pisarza, który by nie pisał o losie, bo o czym właściwie? Rozumiesz, pisze, więc tylko, że jak rozpatruje się to znakomite zresztą powiedzenia Manna, to budzi się zastanowienie. Jeśli los jest zdolnością do jego posiadania, zdolnością, to znaczy, że nie każdy z nas jest zdolny do posiadania losu. Prawda? Czyli, że los to jest coś, co sobie uświadamiamy. To znaczy, że los... Ja w każdym razie takie wyciągam wnioski, że los jest konstrukcją naszą, naszej świadomości, konstrukcją naszego życia. To znaczy, jeśli stać nas na to, żeby w naszym życiu, które jak wiadomo jest chaosem, toczy się z dnia na dzień i tak dalej, jeśli ten chaos jesteśmy w stanie temu chaosowi nadać jakiś sens, chociażby tak nikły sens, jak przekonanie, że życie nasze miało sens. Jeśli tak spojrzymy na nasze życie, to jest już konstrukcja tego życia, prawda? To już jest wartość, prawda? To już jest jakiś rodzaj zobaczenia w tym naszym życiu przeznaczenia. To znaczy zakładamy, chcąc, nie chcąc, że dobrze, żeśmy się urodzili, że potrzebnie, żeśmy się urodzili i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega zdolność konstruowania tego życia w los. Bo nie mogę przyjąć na przykład, no, w każdej epoce los miał inne konotacje. No nie mogę przyjąć, nigdy się nie zgadzałem z takim pojmowaniem losu, jak starożytni Grecy, dla których to było fatum, prawda? Wyrok. Los był wyrokiem. Otóż ja uważam, że los nie jest wyrokiem. Że los jest, że tak powiem, świadomą konstrukcją naszego życia. Ja tam napisałem zresztą w ostatnim rozdaniu coś takiego, ile pamiętam, że nie wystarczy żyć. Trzeba jeszcze wiedzieć o tym, że się żyje. Prawda? Jest taki wiersz Tadeusza Różewicza, Ostatnia rozmowa, który on napisał po śmierci
Jerzego Lisowskiego, z którym przecież się przyjaźniłeś i który drukował na łamach twórczości w odcinkach i Kamień na kamieniu, i Widnokrąg, i opublikował też Drzewo. I to jest taka rozmowa z umierającym przyjacielem, który go pyta, po co to wszystko, skoro musimy umrzeć. I odpowiedź Różewicza poety jest, no właśnie po to. No. Nie postawiłem znaku pytania, tak? Czy los jest, kończy się zawsze tym samym? Czy śmiercią, no wszystko się kończy. I ona nas śmiercią zrównuje. Czyli właściwie ciekawe jest to, jak my ten los skonstruujemy, czy też jak się go nam skonstruować nie uda. Czyli krótko mówiąc, jak sobie ten własny los dany nam gdzieś tam schrzeni. No nie, ale losu nie musimy konstruować przy końcu życia. Możemy i w środku życia konstruować swój los. Przecież to nie jest tak, że to jest jakaś suma dopiero życia naszego. Nie. No to wtedy właśnie takie pytanie, po co? Możemy go skonstruować mając 40 lat. Na przykład nasze dotychczasowe życie możemy skonstruować jako los, co może być nawet motorem dalszych naszych działań. Taka konstrukcja losu, czyli świadomość swojego życia, może nam dodawać chęci do życia, może nam dodawać chęci do działania, może nas nawet wysyłać na barykady. Także to jest, powiedziałbym, sprawa nie sumy życia. Przy końcu życia to każdy ci może powiedzieć, no żyłem, ale po co, tak? No straszne pytanie właściwie, prawda? No, to jest pytanie retoryczne, czyli pytanie bez odpowiedzi. No wiesz, różnie to bywa, no. Trudno uogólnić, że każdy akurat tak pesymistycznie podsumowuje swoje życie, po co. Ja bym nie ogólniał tego. Wszystkie uogólnienia są ryzykowne, niebezpieczne. Nie muszą się, że tak powiem, doświadczenia ludzkie nie muszą się równoważyć, nakładać na siebie. Nie zapominaj, że każde doświadczenie jest inne. Intrygujące w twoich powieściach, przynajmniej dla mnie, ale pewnie dla większości czytelników, jest taka niezwykła zgodność opowiadanej historii i sposobu opowiadania tej historii. No, oczywiście wywołuje tutaj te demony formy i treści, prawda? Ale zastanawiam się nad tym, jak to jest, że, czy masz najpierw pomysł na narrację, a dopiero potem szukasz historii, czy to najpierw jest historia i się zastanawiasz, jak ja to opowiem? Ale co rozumiesz przez historię? Anegdotę. Zdarzenie. Nie. Ja jak piszę, nie wiem, o czym będę pisał. Nie? Ja improwizuję w zasadzie. Ja nie byłbym w stanie napisać książki, której miałbym plan. Jakbym wiedział, co będzie na końcu, to po co miałbym pisać? Jak ja już to wiem. Mnie książka, pisanie musi samego ciekawić. To nie tak, że ja tylko chcę zaciekawić czytelnika. Ja chcę przede wszystkim siebie zaciekawić. Tak. No bo ciekawość jest powodem tego, że piszę. Prawda? I jak siadam do pisania książki, to nie mam żadnych planów, żadnych tam przewidywań, prawda? Najwyżej mam pierwsze zdanie. A jak mam pierwsze zdanie, to mi się wydaje, że mam książkę. Nie wiem, o czym ona będzie, w jakim kierunku ona pójdzie, co z niej wyniknie, czy to będzie klapa, czy sukces. Ale to pierwsze zdanie jest takim zdaniem motorycznym, jest, powiedziałbym, jakimś takim. No w nim jest już właściwie cała intencja
intencja, której nie umiem zdefiniować, ale którą właściwie odczuwam, prawda? I wtedy piszę i co dzień właściwie mogę być zaskakiwany tym, że zdanie, które napiszę, wywołuje na przykład jakieś zdarzenie albo powołuje do życia postać nagle, której ja nie przewidywałem. Ale ta postać wydaje mi się bardzo interesująca, o jakichś potencjalnych możliwościach. I ciągnę tę postać, prawda? A ta postać może powiedzieć jakieś zdanie, które wywołuje inną postać. W związku z tym przerzucam się na tę inną postać. Tak to jest. No tak, Gombrowicz-Dzienniku napisał, że trzeba napisać 100 stron, a później zobaczy się, co z tego wyjdzie. No ale no tak, no przecież wiesz, to później następuje, jak czytasz i przyglądasz się temu. To nawet pewnych rzeczy nie rozumiem, dlaczego napisałem, ale wydaje mi się, że dobrze, że je napisałem. Ja nie rozumiem swojej książki, kochany, tak jakby się wydawało komuś, że och tak, ja tutaj z piedestału jakiegoś podaję wiedzę, którą przemyśliłem dokładnie. To nie, nic takiego nie ma. Moje pisanie książki jest lekcją dla mnie. Ja się dowiaduję bardzo wiele po prostu w trakcie pisania o tych ludziach, których powołuję. Dowiaduję się o sobie, bo muszę właściwie wydobywać z siebie na przykład takie decyzje, czy ja byłbym zdolny do tego, czy niezdolny do tego, prawda? Także odbywa się taki proces penetracji, autopenetracji w trakcie pisania. A zdarzenia to po prostu ściągają się same do, jak magnes, no zdarzeń to człowiek, każdy człowiek jest przecież jak w pajęczynie zdarzeń otulony, prawda, różnych. Nie muszą być to wielkie zdarzenia, przeciwnie. Drobne, banalne zdarzenia są dla mnie ciekawsze od wielkich wydarzeń. Bo cóż jest takiego w wielkich wydarzeniach, no? Wiedza jakaś i tak dalej, a w banalnych wydarzeniach mogą się kryć takie rzeczy, o których nam się nie śniło, ponieważ w istocie życie ludzkie jest banalne. Jak porówniasz dzień do dnia, to od czasu do czasu coś tam się zdarzy, prawda? A tak to jest, wstajesz rano, myjesz się, jesz śniadanie i tak dalej. Wieczorem znowu myjesz się, kładziesz się spać. Przecież ten dzień za dniem po prostu jest taki sam. Ale w tym się kryje tajemnica życia ludzkiego. I w tym jak grzebie po prostu, czy na przykład w tym, kiedy czeszesz się, czy prawda, to czesanie jest... No zauważ tylko, jak się czeszesz. Ja się przez tyle już lat czeszę, mój drogi. I przecież muszę myśleć, czy bym chciał, czy bym nie chciał, jak się czeszę. Czy mam te same włosy, czy nie mam tych samych włosów. Prawda? I jak to się działo z tymi włosami moimi, prawda? Kiedy zacząłem siwieć, na przykład takie mnie rzeczy frapują. Co się na przykład, czy z tymi włosami nie łączy się jakieś zdarzenie, że ktoś coś mi powiedział a propos moich włosów? I tu są światy. No tak, też znam właśnie ten ból, jak się ogląda jakiś swój album i się widzi swoje zdjęcia z liceum, ze studiów, to patrząc na każde zdjęcie, co je krzyczy, o Matko Boska. No dobrze, ale jak nie podpisałeś zdjęcia, to skąd wiesz, że to ty jesteś? No są takie momenty, no, wiesz, takie podejrzenie graniczące z pewnością. Nie. Nie ma tego. Nie, nie. Trzeba podpisywać zdjęcia, bo po prostu później je oglądasz i co masz mówić Matko Bosko, jak w ogóle to nie jesteś ty. Wiesławie, twoje utwory były inscenizowane, były filmowane. Reżysowali je znakomici specjaliści Kazimierz Dajmek, Wojciech Marczewski, Tadeusz Junak, Ryszard Bell, Izabela Cywińska. Czy pisarz, oglądając przedstawienie swojego utworu,
oglądając film zrealizowany na podstawie swojego utworu, dowiaduje się czegoś o tym utworze, dowiaduje się czegoś o sobie? Czy to są takie w większości rozczarowania pod tytułem to jednak nie tak? Ale czego się możesz dowiedzieć, jak oglądasz film ze swojego utworu? No, to odpowiem tak. Ja tam czasami pisuję wiersze. I kiedyś moje wiersze czytał Krzysztof Gosztyła i jak je przeczytał, to ja powiedziałem mu: panie Krzysztofie, ja nie wiedziałem, że napisałem tak dobre wiersze. A to ci zazdroszczę. Rozumiesz? To ci zazdroszczę, bo ja nie miałem takiego przeżycia, żebym wiesz, był zachwycony, że napisałem coś tak dobrego. Nie. Ja nie byłem zachwycony tym, że napisałem coś tak dobrego, raczej byłem zdziwiony. Nie, ja miałem tylko jedno takie przeżycie. I to nie tak dawno, w ubiegłym roku chyba, pierwszy raz w życiu, że pojawił się w pewnym piśmie, nie będę go wymieniał, mianowicie ogromny, długi tekst o moim nagim sadzie. Czyli mojej debiutanckiej książce w zeszłym roku. I przeczytałem ten tekst i mówię do mojej żony: wiesz co, gdybym nie przeczytał tego tekstu, to bym nie wiedział, że ja taką książkę napisałem. No ale to rzecz polegała na tym, czym innym. Że autor tego tekstu użył tak bogatego, żeby nie powiedzieć pretensjonalnego aparatu naukowego, że właściwie przywołał nieomalże wszystkich filozofów wielkich do interpretacji poszczególnych zdań. Wiesz, no ale jednocześnie pomyślałem, że gdybym ja się tak przygotował do pisania tej książki, jak autor przygotował się do odczytania tej książki, to co ja bym napisał właściwie? Pewnie zadam teraz strasznie banalne pytanie, ale zadam je. Mianowicie tak, ja nie napisałem żadnej powieści i zawsze mnie intryguje, kiedy czytam twoje utwory, gdzie jest ta tajemnica? Czy opisujesz ludzi, których zobaczyłeś, poznałeś, czy to są postaci wymyślone? Czy ten saksofonista z traktatu o uzyskaniu fasoli, to był ktoś, kogo spotkałeś? Czy Szymek Pietruszka, bohater Kamieni na kamieniu, to jest ktoś w rzeczywistości? Czy ten pokerzysta z ostatniego rozdania, to jest ktoś, z kim zagrałeś w pokera? Czy to jednak są postaci, które zostały przez ciebie stworzone w wyobraźni? No w pokiera to grałem, wiesz, no nie śmiałbym pisać o pokierzyście, gdybym nie grał sam w pokiera swego czasu. Ale nie, ja ci powiem, że postaci, które, tak mi się wydaje, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale przez unikanie mogę powiedzieć, że postacie, które by były wzorami jakimiś w rzeczywistości, to by mi się nie udawały. Wiesz, jeśli ktoś żył naprawdę, zainteresował cię czy zafrapował nawet swoim życiem, że postanowiłeś napisać powieść, to taka postać właściwie by skurczyła moją wyobraźnię. Wiesz, najciekawsze są postacie, które gdzieś tam mogły mieć jakieś powinowactwa z kimś, kogo spotkałeś i tak dalej, ale po prostu to są tak dalekie powinowactwa, że nie ograniczają swojej wyobraźni po prostu. Rozumiesz? To jest coś podobnego, co dzieje się ze stosunkiem do własnej biografii. Mianowicie, że w moich książkach występują motywy autobiograficzne, ale gdyby ktoś chciał odczytywać, a robią to niektórzy, autobiografię
znaczy biografię moją z moich książek, to jest to absolutna pomyłka. To do niczego nie prowadzi. Ponieważ autobiografia ma to do siebie, że ogranicza strasznie twoją wyobraźnię. Ja miałem takie doświadczenie z Widnokręgiem. Ja tę książkę właściwie miałem w zamyśle jeszcze przed Kamieniem na kamieniu. Ale ona miała takie elementy, w tym zamyśle były takie elementy autobiograficzne. I ja tej książki nie byłem w stanie napisać, ponieważ wobec własnej biografii człowiek ma poczucie lojalności jakiejś. Nawet związany z jakimś sentymentalizmem, prawda, liryzmem. To go tak obezwładnia absolutnie właściwie. Trzeba się, no, tak powiem w cudzysłowie, wyrzec własnej biografii, żeby móc pisać. Trzeba właściwie nabrać takiego stosunku, wyzwolić się z własnej biografii, żeby móc wykorzystywać jakieś motywy z tej biografii. Prawda? Bo wtedy ona nie ubezwłasnowolnia cię. Grasz na niej, jakbyś miał tylko partyturę przed sobą. Możesz ją zmieniać, mistyfikować, fantazjować. Bierzesz jakiś drobny moment, prawda, jak jeden dźwięk i robisz z nim co chcesz. To wtedy, dopiero człowiek może sobie poradzić z wykorzystywaniem motywów autobiograficznych. Ale dopóki ta autobiografia siedzi w nim, prawda, to właściwie jest bezradny. Bezradny. Tak jest z takimi wzorami również w literaturze. Nie umiałbym napisać książki, czerpiąc jakiś jeden konkretny wzór jakiejś żyjącej postaci, którą dobrze znałem, prawda? I która, jak powiadam, nawet mnie może frapowała. Nie byłbym w stanie, nie. Muszę mieć wolność pełną. A wolność pełną to mam wtedy, kiedy mogę robić co chcieć, mogę fantazjować jak chcieć, zmyślać, wymyślać, prawda? I to nie to jest gwarantem, że coś ma swój wzór, nie to jest gwarantem autentyczności. Gwarantem autentyczności jest to, żeby w tym wszystkim, co się zmyśla, żeby to jednak było prawdziwe, żeby te postaci, powiedziałbym, były zdeterminowane przez swoje życie, przez wydarzenia w ich życiu, przez tę codzienność swoją. To jest gwarantem autentyzmu. A nie to, że tam ktoś żył i ty opisałeś jego życie. Nie. Ale czy pisarstwo polega też na tym, że pisarz musi przełamywać poczucie wstydu? To z jednej strony, a z drugiej strony tabu? Wiesz, ale co to jest właściwie tabu, co to jest wstyd? No musielibyśmy zdefiniować te pojęcia, bo to tak, wiesz, zawsze mówię, że trzeba poddawać rewizji najbardziej oczywiste pojęcia, które funkcjonują jako aksjomaty, prawda? My wszyscy posługujemy się takimi pojęciami, o których sądzimy, że nie wymagają żadnej dyskusji, bo one są wiadomo wszystkim i wiadomo, że przez wszystkich tak samo rozumiane. Otóż jest to grube nieporozumienie, prawda? Wszystkie te pojęcia w charakterze aksjomatów, jak się poda rewizji, zada się im pytanie, a co to jest, to dopiero odsłaniają się i widzisz, że to ma wieloznaczność jakąś po prostu, że to wcale nie jest takie jednoznaczne, prawda? Więc wstyd, no.
No człowiek powinien się wstydzić, prawda? Nie, tak mi się wydaje. Tak, powinien mieć to poczucie. Zwłaszcza gdy źle pisze. No to powinien się wstydzić. A lubisz swoich bohaterów? Kogo? Bohaterów swoich powieści. Czy ich lubisz? Jak o nich teraz myślisz? Nie, no gdybym lubił, to bym w ogóle, wiesz, nie pisał. To bym ich... nie, no, nie. Pana nie. Dudę, który wszedł na drzewo i tam jest na tym drzewie po to, żeby tego drzewa nie ścięto. Właśnie Szymona, Pietruszkę. Nie, no w ogóle nie występuje u mnie takie uczucie, żebym lubił jednych. To moje pytanie jest pytaniem czytelnika, bo właśnie prawie każdy czytelnik ma taki odruch, że lubi jakiegoś bohatera albo go nie lubi. Nie, no jak nie lubiłbym bohatera, to bym nie pisał o nim. Mhm. Prawda, no. Bo co to znaczy nie lubić bohatera? No, powiem prosto. Na przykład Szymona Pietruszkę bardzo lubię. Bo Piotra, bohatera Widnokręgu, bardzo lubię. Ale z tym pokerzystą z ostatniego rozdania tak czasami lubię, czasami ale go nie to lubię. Ale to ty. Ale mój stosunek inny jest do tego. Czytelnik ma prawo lubić, nie lubić, potępiać i tak dalej postaci, które występują w książce. Ale ja gdybym z takim założeniem zaczął pisać właściwie, no to bym się sam wpakował w coś okropnego. No. Ja ci powiem więcej. Doświadczenie pisarskie, zawsze uważam, że pisanie jest aktem okrutnym. Aktem okrutnym z bardzo prostego względu, że każda postać, czy każdą postać, którą w książce powołuję do życia, sprawdzam poprzez siebie. Sprawdzam poprzez siebie. To jest warunek autentyzmu też. Sprawdzam poprzez siebie. I gdybym nawet pisał o kimś złym bardzo, tyranie, to też bym go sprawdzał poprzez siebie. Czy ja do tego jestem zdolny? Bo nam się wydaje, że do wielu rzeczy złych nie jesteśmy zdolni. Jesteśmy zdolni do wszystkiego. Tylko nie wiemy o tym. Okoliczności zachodzą takie, że w gruncie rzeczy powołują nas, żebyśmy byli źli. Wiesz, dlatego nie znoszę moralistyki w literaturze. Bo to jest w ogóle dzielenie ludzi na złych i dobrych. Ale ja chyba to rozumiem, bo właśnie to jest i na przykład w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego, ale także w opowieści zapomnianego pisarza, właśnie pisarza, który chyba nigdy nie zdobył sławy, a którego my doskonale znamy, czyli Andrzeja Łuczeńczyka, w jego mikropowieści Gwiezdny Książę. Właściwie to jest taka powieść o tym, że człowiek czyni, no czyni zło, ale Łuczeńczyk tego dyktatora... No tak, ale ilekroć, co mamy dyskutować o tych rzeczach, wiesz, ilekroć człowiek czyni zło pod wpływem okoliczności. Słuchaj, przeczytaj sobie książkę, a może czytałeś, opowieści Kołymskie-Arłamowa. No tak, to są te trzy tomy, są to wstrząsająca lektura rzeczywiście. No. Nikt tak nie opisał społeczności gułagu jak on. Jak Warłam Szałamow, tak. Szałamow, tak. Jak on. On siedział chyba 27 lat. Jemu ciągle wyrok przedłużano. Siedział na Kołymie. Gdzieś tam w okolicach Magadanu. A był młodym człowiekiem, studentem chyba, kiedy został aresztowany. I to jest właściwie obraz i odpowiedź na tę naszą kwestię. Bo tam ludzie dobrzy, bardzo dobrzy, współcierpiący, współczujący, za jakąś marną cenę stawali się ludźmi złymi, już nie mówię, że kiedy awansowali. I odwrotnie. Oficerowie NKWD
którzy pilnowali tamtego gułagu, kiedy spadali na dno, bo na tym polegała polityka, żeby nikt nie poczuł się pewny na swoim stanowisku. I musieli kopać to złoto. Stawali się do rany przyłóż, opiekowali się, współczuli i tak dalej. Zresztą charakterystyczna była polemika Szałamowa z Sołżenicynem. To była głośna polemika, bo Szałamow zarzucał Sołżenicynowi, że w gruncie rzeczy jego wszystkie powieści są nieprawdziwe. Ponieważ Sołżenicyn przyjmował taką postawę, to oni. A Szałamow inaczej mówił, to my. Ja pamiętam, kiedyś pan Ziemowit Fedecki, współtwórca STS-u, wieloletni redaktor działu poezji w miesięczniku Twórczość, człowiek, który wywiózł powierzony mu przez Borysa Pasternaka egzemplarz doktora Żywago, dzięki czemu doktor Żywago mógł się ukazać na Zachodzie. Pasternak dostał Nobla, którego nie przyjął, ale go dostał. Powiedział mi kiedyś, że że rozmawiał z kimś, kto przeżył gułag, i powiedział, że opowieść, taka prosta opowieść Sołżenicyna, jeden dzień Iwana Denisowicza, jest nieprawdziwa, bo po prostu ten bohater nie przeżyłby tego dnia. On by został w połowie dnia zabity przez współtowarzyszy niewoli. No tak, przecież tam, wiesz, morderstwa były na porządku dziennym. Urkowie na przykład, którzy rządzili. Urków się bali NKWD-ści i więźniowie pospolici. Dobra, ale wrócimy do twojego pisarstwa. Ja mam jeszcze taką rzecz, mianowicie taką sprawę. Masz mnóstwo tłumaczeń na obce języki. Bill Johnston, który przetłumaczył ciebie na język angloamerykański, dostał wielką nagrodę. Są wspaniałe tłumaczenia na język holenderski Karola Lesmana, Alessandro Amenty na włoski, są tłumaczenia na niemiecki, czeski. Te książki mają recepcję za granicą. Później dostajesz recenzje, które się tam za granicą ukazują. I jak odbierasz te recenzje? Czy to są dalej te same powieści, które były recenzowane tu przez polskich recenzentów, czy za granicą one są odczytywane zupełnie inaczej? No wiesz, trudno mi powiedzieć, dlatego że po prostu tych recenzji nie dostaję tak wiele, bo to przypadek, że ktoś mi przyśle recenzję, prawda, czy wydawnictwo przyśle jakiś pakiet recenzji, ale do mnie nie dociera tak. Do mnie docierają informacje na przykład o recenzjach, że ukazało się dużo, że dobre, że to, że tamto, ale nie docierają same recenzje. W każdym razie dociera ich niewiele, ale no na przykład recenzje, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych, zresztą i w Wielkiej Brytanii, po przekładzie Kamienia na kamieniu, no zupełnie inaczej traktowały tę książkę niż polska krytyka. Dla nich to nie ma znaczenia, czy tam wieś, nie wieś, co się działo na wsi i tak dalej. Prawda? To jest tak inne spojrzenie, no zdumiewająco inne. Wiesz, to się w ogóle nie pokrywa z tym, co pisała krytyka, co pisze krytyka. No, tu akurat dość sporo wiem, prawda, o tym amerykańskim odbiorze, bo tych recenzji było bardzo dużo, część z nich do mnie dotarła, ale to były no fantastyczne recenzje zupełnie, bo w Polsce to mi przecież jakby ukazał się Kamień na kamieniu, ty jesteś za młody, żeby pamiętać to, to przecież wszystkimi siłami starano się utopić tę książkę. Tak. Nie, ja to pamiętam doskonale, bo ja Kamień na kamieniu przeczytałem najpierw w odcinkach w Twórczości. Tak, że wiesz, nawet
Nawet takie drobiazgi posądzano mi o tym, na przykład, że ja nie wiem, jak się kosi. Rozumiesz, tylko ten ktoś, kto pisał te recenzje, nie zdawał sobie sprawy z jednej rzeczy. Że kiedyś się, mówię o koszeniu koszą zboża, że kiedyś się kosiło inaczej, a kiedy wprowadzono został tak zwany kabłąk na kosę, kosiło się inaczej. Kiedy nie było kabłągu, tylko tak jak Państwo może widzieli, jak trawę koszą, nieraz koszą, nie trzeba było podbieraczek wcale. Bo zboże układało się w pokosach, prawda? A kiedy wprowadzono kabłąk, prawda? I kosa wtedy kładła zboże na łan nieskoszony, ono nie padało na, to skoszone nie padało na ziemię, trzeba było podbieraczki. Nie mówiąc już, że w innych porach się kosiło, prawda? Kiedy nie było kabłąku, kosiło się wcześniej. Ja zawsze byłem przyzwyczajony, że żniwa są w lipcu, bo to zboże nie mogło być tak bardzo dojrzałe, wysuszone. Prawda? Ponieważ jak padało zboże na ziemię, to jak byłoby tak wysuszone mocno, jak dzisiaj na przykład do kombajnów, to ono by się wykruszało. Ono było takie podchodzące pod dojrzałość. I dojrzewało często na tych pokosach, na polu. I zbierało się wtedy. Tak mówiło się o zbieraniu zboża. A jak wszedł kabłąk, to już nie mówiło się, bo od razu wiązano w snopy. Już takie różnice w zależności od takiej, wydawałoby się, niewielkiej zmiany w koszeniu. No więc tak został w Polsce. No różne rzeczy ktoś nawet napisał. Nie żyje już, nie chcę go nawet pamiętać, prawda, że ja ukradłem jakiś pamiętnik komuś. Tak, no straszne rzeczy wypisywano. Oczywiście były przy tym recenzje sprawiedliwe, no, które spowodowały, że książka miała ogromne powodzenie. Wtedy nigdy nie przypuszczałem, że może moja książka mieć takie powodzenie, jak miał Kamień na kamieniu. Bo w przeciągu 2 lat wyszło 180 tysięcy, czy 200 nawet, już nie pamiętam. Mimo tych recenzji, a może nawet i te recenzje takie, które mnie dyskredytowały, były powodem tego, że książka miała powodzenie. Nigdy nie wiadomo, co powoduje. A podobno Polska to jest taki kraj, w którym zła recenzja wcale książce, czy przedstawieniu teatralnemu, czy filmowi nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, może nawet pomóc. A bywa tak, ale nie róbmy z tego reguły. Jasne. Bywa. Wiesławie, pisarstwo twoje, cały świat. Ja wspomniałem na początku, że byłeś redaktorem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, a przecież bardzo ważną rolę w twoim życiu było redaktorowanie dwóm pismom, kwartalnikowi Regiony i później dwutygodnikowi Sycyna. Dzięki między innymi tym pismom, artykułom, które się ukazywały na łamach tego pisma, poznałem na przykład takie książki właściwie kompletnie nieznane dzisiaj, jak Życiorys własny robotnika Jakuba Wojciechowskiego, czy Listy emigrantów z Brazylii i Ameryki z 1890-1891. Powiedz mi, czym dla ciebie ta praca była? Bo przecież to nie chodziło tylko o zarabianie na chleb, prawda? Czym było prowadzenie dwóch takich pism, które miały ściśle określony program, miały cel? No wiesz, Regiony zwłaszcza, bo wiesz, tam Sycyna wychodziła tylko 5 lat i nie było już więcej pieniędzy na nią. Ale Regiony, które prowadziłem przez 25 lat, no były wielką lekcją dla mnie. Właściwie uniwersytetem.
Mianowicie, ja doszedłem do wniosku, że jest już właściwie 5 po 12, żeby spróbować jeszcze odnaleźć jakieś źródła pisane przez chłopów. Z XIX, z XX wieku, w każdym razie te źródła, które były takim świadectwem no, wielkiej takiej przemiany w społeczeństwie polskim, mianowicie kiedy chłopi z mowy wchodzili w fazę pisma. Bo pojawiały się właściwie takie zapisy. I udało nam się przez te 25 lat uratować bardzo wiele cennych zabytków z tego no, jakiegoś stuletniego okresu, bo emigracja chłopska zaczęła się mniej więcej w połowie XIX wieku. Nie mówię o pojedynczych przypadkach, tylko o takiej już w zasadzie masowej emigracji. No i ci chłopi niepiśmienni pisali tu listy, prawda, do swoich żon, narzeczonych, matek. A wszystko to było niewyśmienne. I oni, niektórzy tam później pisali kulfonami takimi, prawda, jak dzieci w pierwszej, w drugiej klasie szkoły podstawowej, no w różne objawy tego ich pisania, tej mordęki przejścia z fazy mowy do fazy pisma były. I świadectw tej mordęki stuletniej myśmy dużo uratowali. No bo jak emigrant, wspomniałeś o listach emigrantów, to oni wynajmowali sobie pisarzy. Wynajmowali, płacili im, ale pilnowali ich, co oni piszą. Prawda? Słowo w słowo kazali sobie czytać, czy to jest tak napisane, jak ja ci tu mówiłem. Prawda? Także to nie były te fantazje tego, kto pisał, tylko on był wynajętym człowiekiem i musiał słowo w słowo pisać to, co ten mu dyktował. Prawda? No więc to jak powiadam, i taki stan trwał no, do lat 50. Proszę Państwa, bo jakśmy ostatni chyba taki dokument, zresztą z teoretycznego założenia, wydrukowali supliki chłopskie z czasów kolektywizacji. Uważaliśmy, że chłopi, bo tak było, prawda, kiedykolwiek było jakieś nieszczęście zbiorowe, dopust Boży, to chłopi pisali supliki, czyli skargi. Do kogokolwiek się udało, to supliki chłopskie są znane jeszcze w XVII wieku. Też drukowaliśmy takie supliki chłopskie z XVII wieku, też pisane przez nauczyciela, kogoś, kogo sobie wynajęli. I ostatnie takie supliki z czasów kolektywizacji, to jeszcze pamiętam, że w tych suplikach znajdowały się listy pisane na przykład do Bolesława Bieruta, całych wsi, prawda, ileś tam 10 osób, w 90% podpisanych krzyżykami. Prawda? Krzyżykami jeszcze. Analfabetyzm bardzo długo w Polsce występował. Ja sam jako uczeń gimnazjum czy liceum, już wtedy nie gimnazjum jeszcze, uczestniczyłem w tak zwanej akcji walki z analfabetyzmem. I opowiadam po prostu takie zdarzenie, jakie miałem.
dostałem do nauki taką starszą kobietę w Sandomierzu. Tak na obrzeżach Sandomierza. No i uczyłem ją pisać. Chodziłem tam, nie wiem, raz, dwa razy na tydzień, już nie pamiętam. Uczyłem ją pisać, czytać. No i zacząłem właściwie od jej nazwiska, żeby się nauczyła najpierw pisać swojego nazwiska. Ona mi powiedziała, jak się nazywa. Załóżmy, że Broda się nazywała, ale nie, tak się inaczej nazywała, ale załóżmy. No i ja mówię, to niech pani napisze. Ona napisała, to Broda. I ja mówię, o, widzi pani, tak pokazuje na to, tak się pani nazywa, jak tu napisane. Ona mówi, że nie. Jak to nie? Ja się tak nazywam, jak panu mówię. Ale mówię, tu pani napisała, nie. Ja się tak nazywam, jak mówię, Broda. No mówię, a tu jest Broda napisana, a to nie moje nazwisko. I to mi, jak sobie przypominałem tę historię, to mi uświadomiło, co to, jaki to był właściwie dramat nawet przejścia z wielowiekowej kultury mowy do kultury pisma. Prawda? No i w tych regionach wynajdywanie, czytanie takich różnych dokumentów, różnych zapisów, listów, wspomnień, jakichś grypsów, trafiały się przecudne rzeczy. No właśnie a propos tego, że każdy jest filozofem. Tak, rzeczy właściwie nieraz zdanie o potencjale absolutnie filozoficznym. Jakaś refleksja egzystencjalna. Tak rzucona mimochodem właściwie. Był nawet pomysł, żeby wydać takie 4 tomy Księgi Chłopskiego Słowa z tej epoki, no ale zabrakło jak zwykle u nas pieniędzy na to. A już był prawie przygotowany. No więc tyle zawdzięczam. To był dla mnie wielka, wielka nauka właściwie. Jak ja później odkryłem Ludwika Wittgensteina, to oczom nie wierzyłem, bo Wittgenstein potwierdzał mi to wszystko, co ja właściwie zdobyłem z lektury tych chłopskich tekstów. Że mowa jest istotą literatury, że jesteśmy mową, mową, my, ludzie, jesteśmy mową. Własną mową. I pomyśleć, że Ludwik Wittgenstein służył podczas I wojny światowej na statku, który kursował koło twojego rodzinnego Sandomierza. Statek nazywa Barka to była, patrolowa. Nazywała się Goplana. Wittgenstein służył jako ochotnik w armii austriackiej i stacjonował w Krakowie i ta barka w ramach patrolowania przepływała Wisłę do Sandomierza, nawet kawałek za Sandomierzem, bo tam za widłami Wisły i Sanu zaraz się kończyła granica austriacka po prawej stronie Wisły, granica rosyjsko-austriacka. Dalej była już Austria, Galicja. No i on patrolował, prawdopodobnie był w Sandomierzu Wittgenstein. No ale jeszcze jest trochę jego dzienników nieprzetłumaczonych, więc może w którymś z tych dzienników odwiedzi Sandomierz. No tak, czas nieubłaganie płynie. Myślę, że państwo mogą mieć i zapewne mają pytania do pisarza, więc jeśli państwo chcą zadać teraz pytania, to bardzo proszę. A myślę, że pan Wiesław Myśliwski mniej lub bardziej chętnie odpowie. Ale tu miał być mikrofon dla państwa. Panie Marcinie. W
Chodzi mi o odpowiedź na drugą część pytania. Czego pan nie lubi w literaturze? Podobno codziennie ukazuje się 88 książek. Mamy niesamowity zalew i takie potoczne powiedzenie mówi, że więcej jest piszących niż czytających. No to może ma pan jakieś swoje typy takie wybitne, po które warto sięgnąć właśnie w tym zalewie słowa? A to ja mówiłem, jakie mam wybitne. Panie, jak chodzi o literaturę, o książki ukazujące się teraz, nowych autorów, nowe tytuły. Ale ja mało czytam literatury w ogóle. Mało czytam literatury, czytam różne książki, ale z literatury, zwłaszcza współczesnej, to bardzo mało czytam. Także no, nie wiem, co powiedzieć. No. Czy coś mi się rzuciło w oczy? Być może, ale nie umiem sobie przypomnieć. To może nas jest jeszcze pytanie? Tak, ja mam. Niedawno w TVP Kultura oglądałam film o młodych kompozytorach polskich i tam na końcu pojawiły się różne cytaty i między innymi pana. Tylko muzyka na to życie, tylko muzyka na ten świat. Chciałabym zapytać o inspiracje muzyczne i jeszcze o to, jeżeli tylko muzyka, to jak ma się stosunek literatury do muzyki, czy jakoś hierarchia sztuk istnieje? Znaczy, polemizowałabym z wyrażeniem hierarchia sztuk, ale czy pan ustawia tak ważność muzyki, literatury, co jest dla pana ważniejsze? No wie pani, sztuka jest jednością w ogóle. To od tego trzeba zacząć. Różnymi środkami właściwie opowiadamy ten sam świat, to znaczy człowieka. No, nie mogę odpowiedzieć, że kocham muzykę, bo to tak zabrzmi, wie pani, jak ja piszę przy muzyce, wie pani. Przy jakiej? No przy dobrej. Ale czy to tylko klasyczna, czy może też jakaś inna i ulubieni kompozytorzy? Nie no, wie pani, ja pisać mogę tylko przy jakimś Schubercie, przy Beethovenie, przy Bachu, wie pani. Ale też przy utworach no, typu bardziej kameralnego, bo przecież trudno byłoby pisać przy symfoniach, na przykład Beethovena czy Mahlera, prawda? Bo ja nie wiem, czy ja nawet słyszę, kiedy mi gra. Ale ja słyszę, kiedy nie gra. Wie pani, bo wtedy mi źle pisanie idzie. Natomiast cały czas muzyka idzie, jak ja piszę. Jak przychodzę i siadam do pisania, to sobie włączam od razu. Więc no nie mógłbym pisać przy piosenkach. Bo to nie wyobrażam sobie nawet. No więc taka jest relacja moja z muzyką, wie pani. Wydaje mi się, że muzyka jest w ogóle sztuką idealną. Ze wszystkich sztuk. Jest najbardziej idealną sztuką. Nawet bardziej idealną od malarstwa. Chociaż powiedziałbym, że literatura jest najbardziej wolną ze sztuk, wie pani. Bo jak się tak zastanowić, to muzyka, malarstwo, potrzebują instytucji, prawda? No co z tego, że muzyk, kompozytor napisze partyturę? Musi ją ktoś wykonać. Prawda. W zależności kto ją wykonuje, ten utwór okazuje się wielki, mały, głośny, prawda, popularny, zdobywa aplauz lub nie. Malarz musi mieć sale wystawiennicze, czyli jakby te sztuki są w łaskach u kogoś.
Literatura nie potrzebuje tego. Bo cóż to jest, wie pani, wydać książkę? Prawda? Wydać sobie można za parę złotych samemu dzisiaj. Ale pisanie samo, sam akt pisania jest absolutnie wolny. Ja nie muszę się liczyć z tym, nawet z tym, czy ktoś mi to wyda. Prawda? No więc takie są, powiedziałbym, szczęścia i nieszczęścia różnych sztuk, zależności i niezależności, ale wie pani, człowiek, żeby stać się człowiekiem, musiał wymyślić sztukę. Nie było na to rady. Pani jeszcze chciała zadać. Tak. Bardzo uderzyło mnie takie stwierdzenie w pańskiej powieści, że sen powinien być jak śmierć. Człowiek zasypia, nic, budzi się rano i że zaczyna życie od nowa. Wnioskuję z tego, że ma pan głębsze przemyślenia na temat snów. Może nawet pan się zastanawia, jakie znaczenie jest snu w życiu człowieka. I czy, takie kolejne pytanie, czy wierzy pan w sny? Bo ja po prostu mam problem ze snami i dlatego tak to zdanie mnie no, inspiruje do tego pytania. No wie pani, pani zacytowała zdanie nie z książki, tak. Bo książki jeszcze nie ma. Pani przeczytała fragmencik nieduży w Wyborczej, Gazecie Wyborczej, gdzie rzeczywiście to napisałem. No wie pani, ponieważ kiedyś nie miałem, a od iluś lat mam kłopoty ze snem, to z natury rzeczy muszę się zastanawiać nad tym snem. Czym jest sen? Wie pani, a czy wierzę w sny? Wie pani, rozumem nie wierzę, o tak bym powiedział. Ale jednocześnie widzę, że moja niewiara, niewiara w ogóle rozumu, zawsze jest podszyta, wie pani, jakimiś wątpliwościami. I czasami mi się wydaje, że właściwie jestem racjonalistą i sen nie powinien mi obchodzić, czy się to, czy tamto w nim śniło mi. A jednak, wie pani, coś mnie w takim lub innym śnie niepokoi. No więc, nie mogę powiedzieć, że nie wierzę w sny, ale nie mogę powiedzieć, że wierzę w sny. To jest taki stan ambiwalencji jakiejś wewnętrznej, jaki jest charakterystyczny dla w ogóle odbioru wielu rzeczy, wie pani. Przecież nie ma nic gorszego jak poczucie takiej pewności, że coś jest takie, jak nam się wydaje, a nie inne, prawda? Że coś musi być tak, a nie inaczej. Otóż ja mam zawsze wątpliwości, czy mój sposób poznawania nie jest fałszywy, czy to, co ja odbieram i jak odbieram, jest takie, jak mi się wydaje, czy może być inne. Więc jestem taki, wie pani, no wieloznaczny w tym, w odbiorze tak zwanej rzeczywistości. Zresztą kiedyś nawet powiedziałem coś takiego, że nie ma takiej rzeczywistości, która byłaby tym samym dla wszystkich. Wie pani? Bo my też tak lubimy posługiwać się tym pojęciem rzeczywistości, że to wszystko jest wiadomo i my wszyscy to samo wiemy i to wszyscy to samo odczuwamy. Nieprawda. No więc ja jestem takim przykładem, jednym zapewne z bardzo, bardzo wielu, który ma taką wieloznaczność poznawczą, tak bym to nazwał, w sobie. I nigdy bym nie postawił nad swoimi konstatacjami kropki na końcu. Bardzo dziękuję.
Ja pamiętam, jak Wiesławie, Jerzy Lisowski chciał się dowiedzieć od ciebie, jak się tak naprawdę kończy rozdział pod tytułem Towarzysz z powiatu. A to wielu chciało się dowiedzieć. Tak, jak się kończy. Jak on sobie poradził z tym, jak z tego wybrał. Tak. No tylko, że gdybym napisał, jak z tego wybrnął, to nikogo by ten rozdział nie obchodził. Tak jest, pani chyba chciała zadać pytanie, prawda? Muszę powiedzieć, że pan już częściowo odpowiedział na moje pytanie, ale właśnie w trakcie tego, co pan dzisiaj mówił, tak mi się skojarzyło z pana powieścią Nagi Sad. Też taki fragment, ponieważ jest ta postać nauczyciela, do którego przychodzą ci analfabeci z tą prośbą o spisanie właśnie listu, czy spisanie tak zwanego żywota. I mam wrażenie, że to jest tak trochę z bohaterami pana książki, książek, nie wiem, czy się nie mylę, że to są tacy bohaterowie właśnie, którzy przychodzą i proszą o spisanie swojego żywota i dlatego pan ich nie może lubić tak naprawdę albo nie lubić. Pan tak jakby zapraszał nas wszystkich do takiego uważnego pochylenia się nad tą postacią i tak jakby wspólnego odszukania sensu. Tak jak pan mówi, że pan w sobie szuka tego, żeby stwierdzić, czy to, co pan pisze właśnie, znajduje w sobie, to tak samo jakby pan zapraszał czytelnika, taką bardzo dużą przestrzeń zostawiał. Ja bardzo panu za to dziękuję właśnie do stwierdzenia tego sensu, do tego uważnego pochylenia się nad tym żywotem tego bohatera i spojrzenia w tym momencie albo nawet później, bo pana książki są tego rodzaju, że możemy tak naprawdę w różnych momentach życia tak uważnie spojrzeć i zobaczyć, czy my to znajdujemy w sobie teraz, w tym momencie i czy to moje odczucie rzeczywiście tutaj jest właściwe. No dziękuję pani bardzo. No to piękne, co pani powiedziała, niezwykle pochlebne dla mnie. Może rzeczywiście tak jest, wie pani, że bohaterowie moi przychodzą do mnie i opowiadają, ja jestem ten wynajęty pisarz, który spisuje, wie pani, te ich żywoty. Być może, wie pani. W każdym razie, cóż mogę, wie pani, jedynie bardzo pani serdecznie podziękować za to, bo to chyba jest no, bardzo prawdziwe odczytanie, wie pani, tych moich książek. Stąd właśnie ten brak podziału u mnie na złych, dobrych, ponieważ przychodzą różni, prawda? Nawet jak człowiek zły przychodzi, to przecież jeśli chce, żeby spisać jego żywot, to przecież w tej opowieści o własnym żywocie nie eksponuje jakichś, prawda, najgorszych swoich cech, a jeśli nawet mówi o swoich złych cechach, to tak w takim świetle je, prawda, przedstawia, że no nie mógł inaczej, prawda? Nie mógł inaczej. Czy to jego wina, że on żyje? Prawda? No, ale bardzo piękne to pani powiedziała i nawet sobie uświadomiłem to dopiero w tej chwili. Wie pani, czytelnik jest współtwórcą właściwie. Ja podkreślam zawsze to, że książka jest pełnią, dopiero wówczas, kiedy czytelnik uzupełni ją swoją wyobraźnią, swoim doświadczeniem, swoją wrażliwością, a nawet cząstką swojego życia, to wtedy książka staje się pełnią. I to jest w literaturze właśnie, powiedziałbym, no najwspanialsze, że właściwie człowiek, jeśli człowiek się zastanowi, to właściwie napisał jedną książkę, ale ta jedna książka ma tyle wersji, ilu ludzi ją czytało. I każda wersja jest inna. I tak nieraz sobie się zastanawiałem, jaki by mógł być instrument stworzony przez człowieka, który by te wszystkie wersje czytanej książki zarejestrował. No oczywiście to by wymagało ingerencji w człowieka tak ogromnej, że nie wiadomo, czy by się to moralnie opłacało. Ale tak to jest po prostu. I
jeśli ja nie kończę na przykład czegoś, prawda, nie wyjaśniam, zawieszam, prawda, to liczę na to, że czytelnik to sobie uzupełni, że on właściwie odczyta jakąś tajemnicę tak, jak będzie uznawał to za stosowne, a nie tak, jak ja mu narzucę. Właśnie literatura nie ma prawa narzucać niczego. Chyba nie ma prawa narzucać niczego. Trzeba również pomyśleć o tym, że sztuka może terroryzować. Sztuka, kiedy się bardzo narzuca, wie pani, w gruncie rzeczy, kiedy wywiera jakąś presję na człowieka, prawda? Jest sztuką amoralną, wie pani. A zdarzały się przecież takie rzeczy, prawda? Zwłaszcza kiedy sztuka, literatura w tym przypadku, ale nie tylko, literatura ulegała czy podlegała ideologizacjom jakimś, to zawsze starała się właściwie narzucić człowiekowi coś, wywrzeć na nim swoją presję. Otóż literatura musi być delikatna. Delikatność jest w gruncie rzeczy jej cechą. Musi zostawiać tajemnicę czytelnikowi. Nawet bezradność swoją autor musi zostawiać czytelnikowi. Bo czytelnik może mu pomóc. Autor bywa biedny nieraz. Dziękuję. Mogę. Kiedyś, bardzo dawno temu, spotkałam się z takim profesorem języka polskiego w Radomiu, który za chwałę poczytywał sobie, że studiował z panem na jednym roku na uniwersytecie. Nazywał się Medyński? Medyński. Bardzo dobry profesor. Taki, jak ja w Radomiu pamiętam, to z polonistów to był najlepszy, ale naprawdę tak. To jest takie cudowne, jak ktoś mówi o koledze z takim po prostu, no, pod każdym względem, czy pietyzmem, czy uszanowaniem, czy sympatią, podziwem, no, wszystkim. To jest tak rzadko u nas, że bo się słyszy, nawet dzisiaj to padło, jakie są różne takie nieprzychylne, taki stosunek do wielu spraw u nas w narodzie. Tak, ktoś jest najlepszy, ale kurczę, niech on nie będzie najlepszy. A tam to było widać takie naprawdę podziw. Taki, to jest, uważam, tak cenne, że ja to pamiętam przez tyle lat, że on tak mówił o panu. To jak musiało mną to wstrząsnąć, już było bardzo dawno. On uczył moją córkę i ona mi to powtórzyła, jak on się o panu wypowiadał z zachwytem, że on studiował z panem Wiesławem Myśliwskim. No, dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Miło mi to słyszeć, wie pani. Ja go pamiętam dobrze, tak? Pamiętam go dobrze. Dziękuję bardzo. Będziemy chyba powoli kończyć spotkanie, bo będzie za 15 minut tutaj następne, a autor obiecał podpisywać foyer swoje książki. Wiesławie, nie poruszyliśmy w ogóle kwestii żartu, humoru, dowcipów w twoich utworach. No i już go nie poruszymy. Powiem ci tylko, że przygotowałem sobie na końcu takie pytanie, którym liczyłem na to, że może uda mi się ciebie rozbawić, ale może jednak nie. I to chciałem zadać na końcu takie pytanie. Czy jest jakieś pytanie, którego na szczęście nie zadaliśmy? I czy jest jakieś pytanie, którego niestety nie zadaliśmy? Może za dużo zadaliśmy pytań. Wiesz, autor nie powinien gadać w gruncie rzeczy. Dlatego, że no i książki jego mówią za niego. Co właściwie autor ma jeszcze do powiedzenia, powiedz mi. Ale gdyby nie mówiły, to by nas tutaj nie było. No wiesz, to prawda, ale
ale mam nadzieję, że państwo by za to czytali. Państwo już przeczytali i będą czytali jeszcze raz. I państwo czekają na następną powieść. Proszę państwa, Wiesław Myśliwski. Dziękuję.